Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Software Inc. i jak widzicie od razu na starcie mamy prośby o podwyżki. Jak widzicie troszeczkę sporo tego jest, ale w szczęście tylko 2000 zapłacimy więcej na miesiąc. To w sumie nie jest aż tak dużo w porównaniu do tego co my teraz płacimy. Co jest, już wam mówię. 106 tysięcy dolarów. I ja jebę. Więc to jest naprawdę bardzo dużo. Już nawet olejemy fakt, że wiecie, wykupiliśmy tamtą firmę 20% czy tam 25%. Moglibyśmy z nich pieniądze wziąć, bo tam widziałem, że troszeczkę im spadło w ogóle koszt ich firmy, więc możemy ogólnie zobaczyć sobie. Stick Camp, okej. Czyli oni mają to tu. Plus 30, a nie, dobra, to wzrosło. Okej, zwracam honor. Wyraźnie ich jeden produkt im cały czas, wiecie, daje dużo pieniędzy. 4 miliony 800. W sumie moglibyśmy to zabrać, ale szykuje się, żeby oni zrobili kolejny, wiecie, produkt, żeby mogli nawet więcej pieniędzy dostawać i w ogóle to by było całkiem fajne. Możemy także popatrzeć na jakieś nowe firmy, które w ogóle powstały. Na przykład ten, August 85, więc to naprawdę niedawno było. Bardzo mało fanów i w ogóle, więc możemy ich wykupić za 50 tysięcy, więc zrobimy. Wykupimy wszystko. Więc już w tym momencie... Okej. W tym momencie już zarobiliśmy, na przykład tutaj, 131%, bo przez to, że wykupiliśmy ich wszystkie aukcje, ich ceny, w sensie w ogóle ich wartość wzrosła o 100% najwyraźniej, albo nawet 130%, więc zarobiliście. Moglibyśmy także wykupić tych, Alpha LLC. Produkt tylko i wyłącznie jeden. Fanów niecałe 10 tysięcy i wartość 1 milion, więc to jest bardzo dobre. Wykupię 280 tysięcy, dobra, więc wykupię tylko i wyłącznie, myślę, jedną aukcję i więcej nie będę wydawał. A poza tym nasza firma powoli produkuje nowy system 3D, a jak znowu wejdziemy sobie w statystyki, 3D edytorów tutaj jest tylko i wyłącznie jeden i ma bardzo dużo fanów najwyraźniej, już 170 tysięcy ludzi, którzy to używa. A popatrzmy w jakim on stanie w ogóle jest. Czy jest dobry? On jest dobry, po prostu jest good. Nasz jest great. Więc jest znacznie lepszy i w ogóle prawdopodobnie po prostu będzie miał więcej rzeczy w sobie. Więc zobaczymy. Najwyraźniej lecimy ku bankructwu. Ja wiem o tym gro, ale spokojnie wydamy tą grę, dostaniemy grube miliony. Tak naprawdę grube miliony. Więc miejmy nadzieję, że się odbijemy od dna. Chociaż z drugiej strony my nie jesteśmy na dnie. Mamy 1 160 000 dolarów. Tu można normalnie blok postawić. Taki wiecie, jebitny 10-piętrowy budynek. I normalnie ludziom oddawać to. I wiecie, sprzedawać im mieszkania tam. I dostawać kolejne 100 tysięcy na miesiąc na przykład. To jest świetny pomysł. Dlaczego tego w tej grze nie ma na przykład? Oczywiście nie chcemy czegoś takiego robić. Dobra, zobaczmy. Może zrobimy review. Dajmy do zewnętrznych stron, niech oni to ocenią, jak nasz program w ogóle działa i jak funkcjonuje. Więc jest na 8. Ok, więc jeszcze troszeczkę popracujemy nad nim. Myślę, że jeszcze z 2 miesiące i wydamy ten produkt do wersji beta, żeby wszystkie bugi usuwać. Oczywiście zepsutego systemu także nie będziemy im dawać, no bo się kompletnym jaselem, co nie? Widzę, że Marketing Noc przyszli do nas, więc sobie wybierzemy ich wszystkich i wyślemy ich na edukację po raz kolejny. Tym razem wyślemy was na Designer Network, czyli będziecie się zajmować, no, internetem ogólnie. Więc proszę was bardzo, sobie możecie iść, bo w zasadzie i tak tutaj nie ma nic kompletnie do roboty w tym momencie. A wy chyba za miesiąc wracacie, co nie? Zdecydowanie. Wtedy będą umieć robić 3D. Potem wyślemy ich jeszcze na audio, żeby oni mogli pomóc nam w śmierdzielu. Tak. Więc sobie teraz to przyspieszymy. I w sumie poczekamy, aż oni sobie pójdą, aż się znudzą. Uznają, że czas iść do domu. Bo w sumie i tak oni nic tu kompletnie nie robią. Ani nie robimy żadnego marketingu do 3XD, ani kompletnie nic w zasadzie. Więc może za niedługo będziemy musieli robić w zasadzie ten reklamy do naszego systemu, no bo bez reklam to oczywiście nikt nie będzie chciał zobaczyć w ogóle ten 3XD, 3D editor, no bo wiecie, nikt nie będzie go znał w ogóle, ani w tym stylu.
Dobra, ja widzę, że tu już kompletnie nic nie rośnie. Jeszcze na szybkiego zrobimy zewnętrzną recenzję. Niech ktoś tutaj ładnie to zrobi. I mamy oceny 8,4 na 10. Mi to odpowiada. Damy promote. Tak, chcemy to wydać. Wydamy cały w ogóle system za 4 miesiące jeszcze, więc jest teraz March, czyli April, Maj, Juni, Juli. Najwyraźniej. Więc w Juli to opublikujemy. Ja ogólnie nie będę tłumaczył to na polskie miesięcy, bo ja naprawdę, żebym tłumaczył co jest w Juli, musiałbym cały czas lecieć po kolei miesiące, co jest irytujące. Dyslekcja to, kurde, jest nie najlepszy przyjaciel. No i ogólnie wiadomo o co chodzi. Po prostu będę po angielsku mówił wszystkie te miesiące, bo mi jest tak po prostu łatwiej. Wiem, mówiliście mi, że jest spolszczenie do tej gry. Spoko, moglibyśmy kiedyś zainstalować. Jednakże ja w tym roku zdaję maturę i ja zdaję w ogóle rozszerzony angielski, więc ja potrzebuję, wiecie, uczyć się. A że ja normalnie się nie uczę, bo mi się nie chce, to używam gier po prostu jako nauczyciela, powiedzmy to w taki sposób. No i po prostu uczę się. Przez to. W ogóle, jeśli macie jakieś problemy właśnie z językiem, na przykład niemiecki, bo na przykład niemieckiego to nawet przywitać się nie umiem, chociaż uczę się 7 lat, albo właśnie angielski, albo jakikolwiek inny język, którego się uczycie, polecam właśnie zainstalować sobie jakąś grę i zainstalować sobie w języku, którym chcecie się uczyć. Na przykład ja teraz angielski, no to jak widzicie, wszystko jest po angielsku. Bo mi, tak jest łatwiej, żeby się po prostu uczyć, a jestem śmierdzącym leniem i po prostu nie mam ochoty się niekiedy uczyć. Niekiedy. Znaczy bardzo często nie mam ochoty się uczyć, więc po prostu to, co robię najczęściej, po prostu zmieniam na angielski i wtedy bardzo, bardzo łatwo to wchodzi. W ogóle naprawdę bardzo łatwo wchodzi. Podstawową maturę napisałem 97%, a rozszerzoną 48%, więc mam nadzieję, że to nawet w górę pójdzie. Więc zobaczymy. Może rzeczywiście na tej grze coś się nauczę. Jej. Ale dobra, widzę, że oni tutaj wszystko już zrobili, pojechali sobie. Zrobimy sobie oczywiście reklamę, support i marketing noc to będą robić. Więc jak tylko wrócą do pracy, ci ze szkoły, a ci po prostu jak wrócą następnego dnia, czy na miesiąca do pracy, to będą po prostu robić reklamę dodatkową. No i oczywiście wyślemy także do nasze demo projektu do gazety, żeby oni recenzję zrobili. I zrobili nam bardzo dużo hype'u. Widzę, że te ludziki także wrócili. Więc sobie sprawdzimy, co my tam jeszcze musimy zrobić. Z czego pamiętam do audio. Więc tam sobie programistów. Fajnie. Źle nacisnąłem. I gra nie ma czegoś takiego, żeby anulować to, co właśnie przed chwilą przypadkiem mi się nacisnęło. Wysłałem ich nawet nie wiem na co. Bo zły przycisk nacisnąłem. Za chwilę sobie sprawdzimy. Na network ich wysłałem, co kompletnie się mija z celem, bo nie potrzebujemy tego. Bo wiecie, zamiast tutaj nacisnąłem tutaj, bo się zamyśliłem. No i wysłałem ich najwyraźniej na network. Czyli po prostu na internet tak naprawdę, czyli sieć ogólnie. Was za to wyślemy jednak na audio. Nie musicie się o sieci nic uczyć. I was także wyślemy na audio. Bo w tym momencie potrzebujemy tego najbardziej w naszym śmierdzielu. Więc idźcie sobie, znaczy ogólnie teraz możecie sobie łazić tutaj, no ale oprócz tego to idźcie się uczyć, bo jesteście bardzo potrzebni tutaj. Mam nadzieję, że dzięki nim, dzięki wszystkim tym ludziom będziemy mogli, wiecie, naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy dostać i naprawdę nam pomogą w tym systemie, bo to naprawdę by się przydało. Dobra, zobaczmy, mamy jakąś recenzję naszego systemu. Jestem fajny, dał nam prototyp 3XD. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania. Tutaj piszą, że nie mamy doświadczenia w produkcji 3D i w ogóle nie słyszeli nic o 3XD, więc też marketing będzie musieli zrobić, chociaż patrzcie na to, 65 tysięcy osób już zakochało się w naszym projekcie. To może być nowy, wielki hit dla tej firmy. I ma bardzo dużo funkcji i zostanie wydany w każdym momencie od teraz. Więc spoko luz, podoba mi się to, widzę, że marketing leciutko strzelił w górę, więc już widzę, że nasz support zaczął coś z tym robić. Oczywiście wyślemy kolejny raz do gazety, bo czemu by nie, skoro dostajemy pieniądze za to, w sensie ludzi, którzy orientują się, że taki system faktycznie istnieje, no to oczywiście niech dowiedzą się nawet więcej. 87 tysięcy ludzi, którzy polubiło nasz system, to jest świetna wiadomość.
Dobra, to teraz wyślemy jeszcze to. Okej, patrzcie jak to teraz skoczyło. I tutaj coś mamy, że jakieś fajne fotki i w ogóle podoba mi się to, więc lecimy sobie dalej oczywiście. I mamy teraz maj, czyli mam jeszcze 2 miesiące do wydania tego programu. 160 tysięcy ludzi obserwują już nasz piękny system. Site Industries. Czy ja przypadkiem nie kupiłem u nich czegoś? Jestem ciekaw. Site... Tak, patrzcie ile ale nam się udało, patrzcie na to. Więc my kupiliśmy to za 160, a potem za 360, nie? Jakoś tak to było. Więc tutaj mamy zysk 200%. Czyli nie, my tutaj wydaliśmy nie 160, tylko jakieś 90 tysięcy. A w tym miejscu właśnie zapłaciliśmy jakieś 25 tysięcy, więc tutaj mamy największy wskok. Największy skok w ogóle cen. Jest, udało nam się, więc tutaj mamy pełno kasy, dodatkowy milion. Tak naprawdę. No i podoba mi się to. Naprawdę, bo wiecie, troszkę mało kasy mamy w tym momencie. Ale nie ma co się cykać. Na szczęście, co niedługo będziemy mieć niezłą wypłatę. Tutaj płacimy 100 tysięcy, kurde, miesięcznie. Ja jebę. Dobra, wyślemy kolejny raz do gazety. Niech każdy na świecie się dowie, że nasz system zostaje wydany. Zrobimy także nowy marketing. I niech oni się tym zajmą i zdobędziemy nawet więcej fanów. I w ogóle mam nadzieję, że ten system naprawdę będzie świetny i wszyscy go polubią. I ludzie się zakochają w nim. To było naprawdę, naprawdę przydatne w tym momencie. Release. Okej, więc troszeczkę skoczyło, niezbyt dużo, ale zawsze coś. No, oczywiście następnego dnia 235 tysięcy. Wow! Jest naprawdę świetnie. 250 000 osób zna mój system już w tym momencie. Wie, że będą... I oni wiedzą, że nasz system za niedługo zostanie wydany. W sumie za miesiąc nawet zostanie wydany. Okej, potrzebujemy także mechaników, czy tam w ogóle ludzi od naprawiania urządzeń, złotych rączek. Więc... czemu jestem na plusie? Chwila, jestem na plusie, jestem ciekaw co się właśnie stało. Ja w swoim gameplayu, w swoim w ogóle save'ie, miałem tak, że gdy zacząłem promować jeden system, poprzedni system nagle zaczął się sprzedawać. Jeśli znowu to się tutaj stało, to bardzo się zaskoczę. Nie, najwyraźniej nic nie sprzedałem z tego, co jest dosyć ciekawe. Więc skąd my mamy te pieniądze? W ogóle zarobiliśmy 7 tysięcy, ale skąd? Cokolwiek to tutaj znaczy. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale dostaliśmy 100 tysięcy z tego, więc... Czemu nie w sumie? Ja tam się nie obrażę, co nie? Więc... spoko, mi się podoba. Będziemy musieli dzisiaj w nocy wydać ten system. Naprawiliśmy 190 błędów, więc zacnie nawet. Chociaż oczywiście za niedługo będzie coś typu, nie wiem, 1000 kolejnych, których nasz support nie zauważył. Dobra, widzę, że mamy tych ludzi, oni z powrotem wrócili do pracy. I ja myślę, że zostawimy ich już w tym momencie. Oni będą mi tutaj w ogóle reklamy robić, co no, się wydarzy za chwilę. Więc teraz zatrzymamy sobie czas, damy release, czyli wydanie. I tak, czy chcę zacząć marketing? Tak, chcę. Dla supportu i dla jeszcze oczywiście marketing noc. Damy na 40 tysięcy dolarów, będziemy płacić, żeby oni takie reklamy nas robili. Więc 40 tysięcy poszło. Chciałbym tutaj także kupić 100 tysięcy płyt. Znaczy w sumie wydrukować, a nie kupić. Spoko, więc kupimy aż tyle. I staje nam 570 tysięcy tylko dolarów. Trzymajmy kciuki, że jak tylko przeskoczymy ten miesiąc, będziemy mieć coś około 3 milionów. Mam taką nadzieję, że 3 miliony będziemy mieć w banku, bo wiecie, 250 tysięcy osób było zaciekawionych tym systemem, więc trzymajmy kciuki, więc po prostu czekajmy 2 godzinki w grze, godzina i uwaga, 6,5 miliona! Uhuhuhu. No to się trochę przeliczyłem. Znaczy w sumie nie 6,5 miliona, tylko 6¼ miliona. I ja pierdzielę. Patrzcie, nawet w gazecie będą o mnie za niedługo pisać. Tutaj wyskoczy, że zarobiliśmy 6 milionów dolarów. Wiecie ile to jest złoty?
Jakieś 20 milionów. Gdybyśmy to chcieli zrobić, to całe osiedle byśmy mogli teraz w tym momencie zbudować. Takie wiecie, osiedle 10-piętrowych budynków na 100 rodzin. I takich budynków wybudowalibyśmy z 40 i bylibyśmy miliarderami, byśmy mogli normalnie nowe miasto zbudować za te pieniądze. Prawdopodobnie nie, ale tak czy siak to jest naprawdę takiej ilości pieniędzy, że normalnie. Oho. Teraz sobie pomyślcie, że ktoś zgubił kartę kredytową i nagle się okazuje, że na niej jest 6 milionów dolarów. Oczywiście odruch by to był taki, żeby zablokować tę kartę, ale gdyby ktoś nie wiedział, że ją zgubił i się okazało, że wiecie, ktoś sobie poszedł na zakupy i kupił sobie Ferrari, no to by było coś. Oczywiście to jest karalne więzieniem, bo to kurde Ferrari 800 tysięcy dolarów czy coś w tym stylu, więc no dosyć hardkorowo. Więc patrzcie, sprzedaliśmy pierwszego miesiąca tyle. Kupiliśmy 100 tysięcy płyt, sprzedaliśmy 45 tysięcy, więc no porównywalnie bym powiedział, znaczy w sumie nie tak blisko, ale coś tak, gdybyśmy dodali dodatkowe 20 tysięcy, to już będziemy mieć tyle samo, co cały pierd, wiecie, przez cały okres, a my tu pierwszego miesiąca 45 tysięcy płyt poszło na sprzedaż. Podoba mi się to. Zatem nasi pracownicy wszyscy poszli na urlop, bo mają wakacje. Więc my w tym momencie bym proponował, żeby support i marketing zajął się naprawianiem tego. W zasadzie wszystkim wam tutaj akceptuję, ale oczywiście nie każdy będzie mógł to naprawiać. Z powodu tego, że na przykład artyści nie mogą tego robić, co jest głupie, a powinno to być tutaj. Że wiecie, artyści też są zdolni do czegoś takiego, żeby te wszystkie błędy wyłapywać. Od na przykład z e-maili czy coś w tym stylu. Że na przykład, nie wiem, no system jest psuty, bo to na przykład nie działa, weźcie to naprawcie. No i wysłał to w mailu. 12 milionów mamy, o Jezu. Wysłał to w mailu, oni sobie to przeczytali, w sensie nasi programiści. No i potem było, no spoko, to my to naprawimy. No i cyk, 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 cyk i już działa. Więc na takiej zasadzie właśnie powinni wszyscy tutaj w tej firmie działać, ale na razie nie za bardzo tak jest. 5 milionów 850 tysięcy dolarów dostaliśmy. Ja pierdziele, mówiłem, że to się bardzo opłaci. Teraz jesteśmy, no nie powiedziałbym, że jedną z najbogatszych firm, jakie istnieją tutaj, ale na pewno super drogą firmą w tym momencie jesteśmy. 400 milionów ten typ ma. No dobra, to jest bardzo nieporównywalne. Jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi. 12 milionów. Więc, no nie, a my kurde jestem tu. 28 milionów? Jesteśmy warci 28 milionów? Dlaczego? I w ogóle, jest ciekawe to, że ci pod nami, którzy są warci 15 milionów, mają 1 400 tysięcy fanów, a my tylko 166 tysięcy. A ci nad nami 47 milionów. Okej, podoba mi się to. Wydaliśmy tylko 3 produkty. A, dobra, oni wydali 26 produktów, więc pewnie mają, wiecie, zarąbiście wielkie studio i w ogóle. Więc myślę, że teraz przydałoby się może wykupywać małe studia, jak na przykład tych. Oczywiście to jest bardzo opłacalne, bo jak widzieliście przedtem, całkiem nam się opłaciło. Więc wykupmy ich wszystkich, skoro mnie już stać. Naprawdę wszystkich wykupmy. O, w sumie, czyli tracić pieniądze zaś. Dobra, mam nadzieję, że te pieniądze im się przydadzą. W sumie, o, 7 milionów zostało, dobra, już więcej nie kupujmy. Oczywiście nie zawsze jest tak, że jak wykupimy super dużą ilość, wiecie, kuponów, czy jak to tam się mówi, to nie zawsze jest tak, że po prostu nam się to opłaci. Możemy po prostu pieniądze przez to stracić, co też nie jest najlepsze. No dobra, więc oni naprawiają te bugi, podoba mi się to. Ale ja chciałbym, żebyście już zaczęli tutaj z powrotem robić to wszystko, co musicie robić. Więc zobaczmy, czy jesteście przepisani. Chyba powinniście wszyscy być swoich ról. Więc chyba jesteśmy ustawieni, chociaż wy jesteście tutaj jeszcze na wszystkie role ustawieni. Więc wy będziecie oczywiście programistami. No i tyle, select all. I znowu programiści. Oni już na szczęście przychodzą do pracy normalnie i mają dobrego skilla w tym, co robią. Oprócz oczywiście pierwszej grupy, program 1 noc, bo ich wysłałem przypadkiem oczywiście do network. Więc ich na szybkiego jeszcze wyślemy na
audio, żebyście się oduczyli. Na 3 miesiące, brzmi to fajnie. Wow, kurde, udało nam się, świetnie, podoba mi się to straszliwie. Tak więc w tym filmie to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, co możemy zrobić, jak macie pomysły na nazwy dla nowych systemów itd., itd., walcie śmiało w komentarzach, oczywiście każdy komentarz czytam i mamy jakieś podwyżki, ale to za chwilę. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo bym się ucieszył. Za subskrypcję jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.